ten, ten, co ma 9 zaczyna. Nie gadam tak, tylko tak jest, Nawcio, no, przecież rozwaliłaś ten, gdyby nie twój umysł, to w życiu byśmy je zgadli, że chodzi o Bladi zawsze, raz wygrywam, jako jedyny raz w życiu wygrywam w golfa, ten mówi, nie no, Ebi, przecież zajebisty w tego golfa jesteś. Zawsze zamykam raz. No, prawda to prawda, no. No, nie. Dobra, Zacha, jakieś kozak hasło. Uda się. I w ogóle witam wszystkich serdecznie oglądających odcinek. To jest, nagrywam poza streamem, tak się wbiłem i tak sobie nagrywam. Więc zapraszam do lajkowania, do subowania, do wbijania do inne odcinki z tej serii, ponieważ jest ich całkiem już sporo. W sumie trochę tych odcinków Krafty już wyszło. Hej, jo, gdzie Więc pisanie, zapraszam też do kolejnych innych Discord. Odcinków. Po prostu PW. No i póki co czekamy na hasło od Zachy, które nam wymyśli. Jeśli niektórzy nie ogarniają, o co chodzi, też to po prostu wyszło. Zacha jako szef wywiadu musi nam wymyślić jakąś dobrą podpowiedź, która będzie pasowała do tylko tych rzeczy, które... A że G? Gol... Szczerze mówiąc, ja nie gofr, wiem, czy golem... Na takie... co jest jeszcze na G? Bo to w sumie... No nie wiem. No dobra, gumisie... O! Co jest jeszcze na kije? Grzmot. O, no i kozak. To chyba wszystko. Dobra, jestem, wróciłem, przepraszam. Zastanawiam się, czy takie golem, hasła... Gumisie. No, powinny być... czy może powinniśmy grać na takie hasła? Typu, że jakaś część w sensie, litery... nie wiem, na mnie był ból dupy, jak zrobiłem, że słowa, które mają i w środku, no, takie strzały no, i takie na przykład takie... robienie... Takie bo to jest takie pozycyjne jakby... bardziej, tak? Tak, bo to trochę... Nie wiem, czy to nie psuje trochę sensu wtedy, jakby, bo to chodzi o skojarzenie... Możemy zrobić kaustrola i restart? Nie, spoko, dalej albo w tą zostawić. Gierkę, nie trzeba. No, myślę, że to jest proste no. Jak jedwab, nie? No, wszystko no na G. Go. No i super, kończymy. Dobra, walimy w coś dla Beki, nie? Albo dobra. Nie, czwórka na pierwszej rundzie jest dobra, myślę. No, to prawda, ale chyba, tak można by było walnąć, może im trafimy chyba, jedno za to. Chyba, wyciągnie z dupy piątkę. No chyba, że trafimy Let's może go. Im jedno, żeby mieli coś za żeby to, że mamy takie, tak, że mamy 4G. Nie, dobra, 4G, 5G bardziej. No, to by było. Dobra, jedziemy piękne. Dalej. Dobra. No dobra. Nawcia, dasz radę. Na pewno dobra, im wymyślisz Nawcia, tak dobre dawaj. Hasło, jak nam Zacha. Cicho bądźcie na chwilę. No. Co tam mówisz? Żeby głośno być, żeby się, bo... się mogła skupić. Ej, nie ma problemu. Myśl Nawcia, myśl Nawcia. To wcale nie jest tak, że oni zgadli od razu 4 za pierwszym razem. Z czym ci się kojarzy G? No i z tymi słowami bym się kojarzyło G, czyli z golemem, z gofrem. No oczywiście. Z motem, z goframi. Czyli widzę, że lecimy... No, to chyba te Nawcia 4, korzysta co, z tego, że house rule będzie od następnego. Oh, wow. Dobra. Zgadujemy jedno dla Pała? Ja bym nie zgadywał. Nie, chyba. Ja bym też nie zgadywał. Nie. Widzę, że porządny poziom gameplayu. W ogóle, zauważcie, że portrety są te same, bo były nacisnięte w tym samym momencie, więc chyba są rolowane według czasu, czy coś tak? Albo po prostu takie RNG, że te portrety są takie same obok siebie. Nie wiadomo. A nie, w innej teraz się nigdy nie dowiemy. Teraz się nigdy nie dowiemy, czemu portrety są koło siebie. To jedna z tajemnic. Czasami rozstawianie po prostu jest takie dzikie w tej grze. Dlaczego te portrety są obok siebie? Bo kto to są wie? Doppelganger tak zwane. Czemu są takie same? Nikt tego nie wie. Mandziu, to się nazywa bliźniacy. Dobra, nie mają tych samych ojców. Aha. Mogą mieć tą samą ma... A nie. Bliźniacy z innym ojcem. Nie no, muszą mieć tego samego ojca i tą samą matkę. No tak. A wiecie, że można być jednocześnie bliźniakiem i trojaczkiem? Mówisz? No. Jak? Jeżeli są dwa jajka i jedno jajko się rozdzieli na dwa, bo są dwa typy bliźniaków, nie są identyczne, jak jedno jajko się rozdziela, a drugie są, jak no, masz są dwa różne jajka. Jedno jajowe i dwujajowe. Tak, jeżeli masz dwa jajka i to jedno się rozdzieli, to masz jedno dziecko, które jest normalnym, własnym, że tak się wyrażę, niepodobne i masz zestaw bliźniaków, ale to są trzy dzieci w jednym brzuchu. A. Możesz być bliźniakiem i trojaczkiem jednocześnie. Jedno gratis. Mój nauczyciel w WF-u na przykład tak miał. Dlatego. O. Jak tam Zacha? Nie stresuj go. O, nie ma co.
Damy radę, 5 haseł. Czaszka walnie 7 na 5 haseł, nie? Tak, normalnie. Jakaś wycieraczka wjedzie. Zacha, bardzo się zawiaduje, że nie będzie 5 haseł minimum. Nie, no Zacha wyczai, tutaj coś czuje. Jakiś bombiarz wleci. Kto w ogóle tworzył hasła? Czy to większość jest podstawowe chyba? Geologia. Okej. Okay. Geologia to jest nauka o kamieniach, tak? Tak, tak, tak. Geologia jest o ludziach, a geologia jest o samych kamieniach. Więc obsydian. Tak, obsydian i coś tu jeszcze. To jest hel, nie wiem, raczej nie. Liść. No, liście mogą być jakieś skamieniałe pod ziemią czy coś takiego, ale nie wiem, czy to taki stretch będzie. Czy hel jest pod ziemią? Raczej nie, chyba nie. W sensie na pewno jest, nie, ale nie wiem. Nie wiem, czy się bardziej mi się kojarzy to raczej, wiem, z węglem, z wodorem. No, na pewno hel nie jest do geologii raczej, no, w 100%. Ale pomyśl, księżyc... Nie no, księżyc jest sera, więc nie. Księżyc jest... księżyc... Żabka, ponieważ po geologii możesz pójść tylko do żabki pracować. A, super. Mandy demotywuje widzów, odcinek 55. Mm-hmm. Nie no, geologia jest super. Na przykład chodzi się do tych muzeów geologii, ogląda obsydian się kamyki. Jestem gotów kliknąć na tak, na tak, na no to możesz tak, kliknąć. Dobrze, geografia może... a ci kłoczyn to przewozi kamienie, myślnik. Może przewozić kamienie w sumie. Jeszcze raz? Powtórz? Ale to Bloody mówił, nic, no. Nic, Bloody, nic, to, okay, Bloody jest w przeciwnym teamie, po prostu on nam głos próbuje... pomyliłem, przepraszam. Dobra. Bo generalnie księżyc geo, albo liść są jedyne... Ja bym powiedział księżyc, no bo ogólnie no, skała ziemia, księżycowa czy coś. No. No bo, i to związane z geologią. No, bardziej niż może niż, być skamieniały liść, tak? I one są w warstwach, to się nazywa sedimentary po angielsku. Jak masz takie bardzo warstwy, to tam mogą być skamieniałe liście i to mi się też kojarzy ze skamielinami, z amonitami i takimi podobnymi rzeczami. Nie wiem, bardziej księżyc. Skamieniałe liście mogą być na kamieniach. Ale księżyc jest również zrobiony z kamienia, więc myślę, że geologia. Ale jak upieczysz tak mocno, że się zrobi nie. kamień. Ale to nie ma nic związanego z geologią. Księżyc no. albo liść zielony jest wielkim streczem. Gotowi jesteście w księżyc kliknąć? No, ja bym kliknął księżyc. Kliknąć? Ja bym dobra, brał okay. No i kończymy. Dobra, chyba. Zostawiamy. Dobra. No, zostawiamy. Ja bym zostawił. Nie wiem, czy jest sens ryzykować. Na trzy hasła myślę, że dam radę. Nawcia, niż ich, dawaj. Dobra, Nawcia teraz robi fatality. Macie przegwizdanko. Na cztery hasła leci. A Nawcia kolejną strzałkę walnie. Ferb. O! Dziobak. Dziobak. Oprócz tak. dziobaka będzie jeszcze... Bombiarz. Musimy się teraz zastanowić bardzo głęboko. Bombiarz i ferb, nie wiem, że... Bo to jest nawiązanie do tej bajki, tak? Fineas i Ferb, tak, nie, tak, nie tak. wiem, czy wiecie, ale był Bombiarz i Ferb. No, co, nie, to oczywiste. I co było po czasie? No dziobak na pewno, bo to jest z tej bajki typowo. A co jeszcze było w tej bajki tutaj takiego... Wycieraczka? No miałem wycieraczka. Bimber, to był mój ulubiony odcinek, jak Fineas i Ferb pędzili Bimber, tylko ich znowu siostra przyłapała. Ach, to było okropne. No tak, pamiętam. To jak naleśnik, to siostra czasem naleśniki robiła. Zielony, to Ferb miał zielone włosy. Żabka, kiedyś a poszli do żabki. A w sumie faktycznie Ferb miał zielone kiedyś poszli, wiem, do żabki, kiedyś poszli do żabki po browarka, ale nie chciała im sprzedać frajerka niestety z żaby. Ajajaj, a brownie kiedyś robili? Nie piekli. Cicquacento to... I chyba jeżdżą Cicquacento, co nie? Jeżdżą Cicquacento, to prawda. Jeżdżą. A akcja się nie dzieje na helu przypadkiem? Nie, oni się napompowali helem kiedyś. Okay. Dziobak, Pepe pan Dziobak, no to oczywiste. A nie oglądałeś tego kliknąć. Odcinka Fineas i Ferb jadą na hel? Tak, słynny odcinek, pamiętam. I tam płot, tam płot był do sąsiada. Z żabą wtedy jechali. Tak, autobusem 666. Płot też jest dobry, bo płot, wiesz, otacza ich dom i ten płot tak. często jest w kadrze. A smok, no tam tyle, tam często smoki się pojawiają w tej bajce, z tego co pamiętam. Nie, no, Fineas, cool Bombiarz i Ferb, to brzmi dobrze. Ja bym to powiedział tak. Generalnie mi się wydaje, że Ferb miał zielone włosy. Bo to bardziej jest zielony niż płot, bardziej zielony niż mi płot. Mi się wydaje, chyba. Że on miał zielone włosy. Wiecie, faktycznie. Co mi się wydaje? Jeden miał czerwony, no. drugi miał zielony. Końcówka imienia, Bombiarz. Fineas? Znaczy ewidentnie Bombiarz i Ferb. Fineas!
Zatrzymaj ten mózg! Xylox, coś tu chyba jest mądrzejszy niż nam się wydawało. Dobra, Blady, duża pomarańcza. Blady, a zrób Dobra, jesteśmy głupi, Blady, zielony. Brawo. Dobra, Xylox, chcesz? Myślisz, że masz tak duży mózg? Chcesz Xylox strzelić bombiarza na swoją odpowiedzialność? Chowaj, dzieci, bombiarz leci. Chcesz być odpowiedzialny za czarne kasło? Za kogo się zgadywać ewentualnie? Jak chcesz trafić bombiarza... Bo włosy miał farby zielone. Jak chcesz trafić Xylox bombiarza, to wiesz, droga wolna, co? Nie wystarczy jeden przycisk. Chyba, że chcesz za kogo się zgadywać. No, Xylox musi podjąć decyzję. Nie ryzykujmy, mamy dwa do końca, oni muszą trzy zgadnąć. My, jak a jak my... będzie czarne? Wiecie co? Jak my zgadniemy, nam to nic nie daje, a możemy im ewentualnie ułatwić. Taktycznie nie powinniśmy tego robić. Taktycznie nie powinniśmy tego robić. Mądrze. Dobrze, zaszkodzi. Na trzy trzeba jakoś, kurde, ciężko będzie. Zobaczymy, co ciekawego nam Zaszka wymyśli. Mamy, potrzebujemy trzy zgadnąć w tym momencie. No więc może być różnie. Aj. Ciężko. Ale no, początek był prosty bardzo. Był na G, no to S. Potem oni mieli strzałeczkę. To też był S. A ktoś trafi kiedyś białą kartę? Nie. Czyli w zasadzie neutralnych jest stosunkowo dużo. Dobrze, no że bombiarza nie kilkaliśmy, bo bombiarz ma czarny skin. O, true. No. A drogi ten skin? Ale ma czerwone oczy dobra, też. Dobra, mam Cinquecento w holenderskim gazie. Dobra, tak, to na pewno. Tam było coś, nie, mam nowe dywaniki, a nie wycieraczki kupione w Tesco było w tej piosence. Dobrze. Co ja jeszcze? Bym na pewno strzelił to od razu, bo to jest 100%. Nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Bombiarz, to Torek robi piosenkę o bombiarzu, nie? No w sumie coś tam z bombiarzem była. Jak... Zacha siedzi w tym środowisku, więc Zacha może będzie wiedział. Mhm. Więc to jest taki weak. Żabka, bo w Żabce można kupić grappę ice. Oj! O, ale jest też te... Grappę. Czekaj, kaptur, bo rap? Nie, ale Żabka może być, bo jest kosmiczna Żabka. I w lasku a w smoku nie było. Żabka mała, Rere, kumpu. A w smoku nic nie było? Płotek. Dobrze, to jest o, i tak, tak, tak. To klikam. Tak, klikaj. Okej, okay, i dobra. Płot, potem żabka. No płot no. Na pewno, ale żabka, okay, no jest dużo. Dla mnie kaptur, bo rap jest streczem. Myślę, że była sobie żabka mała. Na moje ryzyko klikam. No dobra. Ja bardzo, bardzo lubię grappę. Ja bardzo, bardzo lubię grappę. Ja bardzo, ale bardzo powiem wam, że było ciężkie do wygrania, bo... Nie wytrzymam. Jezu, dlaczego to ty byłeś Zacha? Ej, czemu Xylox się strzeliłeś w Biąbiasza? Ale ciekawe, to by nam nic nie dało, bo i tak byśmy nie mieli jednego. Nie mieliśmy jak. No, nie mieliście. A ja chciałam Zacha... nabombiony dać i dać bimber i bombiarz. Jeszcze byście nam dodatkowo wykluczyli. Zacha, w ogóle, w poprzedniej rundzie, jak miałeś tą rozkminę, że nie dałbym Mustangę, bo wtedy to co, ja teraz, dobrze. I autami to naprawdę 500 IQ. Okej. No, musieliśmy, nie? Nie wytrzymam. Dobra, Patka, chcesz a co być? Niebieski? Ktoś chce? Niebieski jak nikt czysta? Nie chce, to ja mogę. Nie, no ja też mogę jeszcze raz grać. Ja mogę nie będzie z nie, bo ja nie mam tego. AB. Nie. Dobra, wpadnij. Ja teraz bez streama jestem, ja się boję bez streama. No, jak mam być AB, to już wolę ja. Taka! Dzięki, Fatka. Muszę się skupić. Przepraszam, AB. Ja Blady się teraz skupia. Blady jak coś wymyśli, musimy poczekać jakieś 15 minut, ale jak już wymyśli, to przynajmniej na dwa hasła. Dobra, nie wiem czy nie zrobić cięcia, bo wydaje mi się, że rzeczywiście długo będziemy musieli na Bladyjko poczekać. Ale no, więc możemy sobie chwilę pogadać czat, raczej czat, kurna. Widzowie na YouTubie, bo nie streamuję, przypominam. Przypominam o tym, że możecie zostawić lajka i suba. O, to o tym mogę przypomnieć. Zapraszam też na Discorda, link jest w opisie. Zależy też na który kanał wejdzie ten film, bo może wejść na pierwszy albo na drugi. Ale bardziej mi się wydaje, że na drugim się pojawi ten film. Więc w sumie zapraszam też na główny. Linków w sumie nie ma w opisie, ale główny się nazywa AB, jakby ktoś pytał. A drugi to Abiak, więc no bardzo podobne, ale jednak coś innego. Więc sobie chwilę poczekamy na jakie tutaj hasło ciekawe na w sumie nie nam, tylko Xylaxowi, Mandziowi i Nafci wymyśli Blady.
No więc trzeba będzie na to chwilę poczekać. Naprawdę chyba zrobię cięcie, bo to chyba nie ma co... Potem po prostu wznowiam nagrywanie, kiedy już Bloody Hot o sobie myśli, bo to trochę może potrwać. Okej. Ząb. Już, w końcu. Babka będzie? Chwilę czekaliśmy. Bartą ząb, już. Bo dentystka. A, dentystka. Zaznaczył Bloody płeć, to jest ważne. Poczekaj jeszcze chwilę, sprawdź. Ucho, zebra, kotwica, maj, nie. Polska, pel, górą, soku, lama, nie. Żuk, harnaś, skłon, szpieg, nie. Piłka, niebo, monitor, czy randol, sąd, nie. Aktor, brat, nerwy potencjalnie. Ghosty, rogacz. Ja bym leciał teraz fartuch, babka i nerwy dopiero na samym końcu, ponieważ to jest bardzo dalekie skojarzenie. A nerwy to wiesz, bo były trzy. Ja no, wiem, ja wiem. Spokojnie. No ale to nie ma co na razie, jesteśmy jak najbardziej okej. No, lepiej nie. Uła, mam nadzieję, że wpadka też pomyślałaś. No, to Lady wymyślił po 5 minutach. Czas na wpadkę, żeby powiedzieć. O! Anna to Mucha. To jest aktorka? Tak. Okej, okay, to się skończyła moja wiedza na jej temat. No, w sumie. Jeszcze masz drugą informację, jest kobietą. No, to tyle wyniosłem z imienia, tak? To jest polski. No na pewno aktor. Jest polska. PL górą może, ale jest streczem. O, ma urodziny w maju, nie napierdziela, nie wiem tego. Nie wiem, w jakich filmach grała. Ja może mucha, że gówno, czy gówno ja? No mucha na gównie siada. O. Dobra. Co tu jeszcze może być? No pasuje to. Może w sądzie rodzinnym grała, nie mam pojęcia. Nie, no to nie jest Anna Maria Wesołowska. Anna Marian. Anna Marian? Tak, Szymon tak. Szymon Majewski Show to było najlepsze pokolenie telewizji. PL górą jedynie bym wziął. No przelećmy po kolei. Ucho? No ma ucho, okej. Okay. Ona ma ucho, ale to nie jest połączenie, które chcemy. Zebra? Chyba zebrę w domu? Nie, chyba nie ma zebry w domu. Może w jakimś filmie. O nie. Tak. Dobrze, byczki, ładnie, dobrze. Ładnie, no. Świat pod blade usza. Za szybko może, ale kurde, totalnie nie wiedziałem, co mogło jeszcze pasować do Anny Muchy. Totalnie nie wiem, najwyraźniej wpadka wie dużo więcej od nas o Annie Musze niż my. No więc troszkę przypał. Zobaczymy, co tam ciekawego Bloody wymyśli drużynie przeciwnej. Zobaczymy w sumie. Bloody znowu to pewnie będzie zastanawiał. Next, ekipko, zerknijcie wy tego na Discord na pole chwili. Bo się zapytałem czego, o coś? Ale gdzie? Nie, widzę. Gdzie? To ekipka Mario Kartsowa. Ksylaci, gra z nami dzisiaj w ogóle? Dzisiaj nie mogę. No Jezu, a czy... No, pracę mam. O Jezu, pracę mam. No wy ja też mam pracę. Pracy, no, no ja właśnie. Nie. No właśnie, to streamuj to, jak będziesz grać, już będziesz. Super. Fivehead w sumie. No więc czekamy sobie na hasło Bloody'ego. No może znowu zatrzymam i w sumie wznowię, Bloody kiedy już będzie hasło. Wszystkie szare komórki. Ufanie Bloody'emu, raczej ufanie... Dobra, spróbujemy. Flanki, poczekajcie. Ojej. No, co harnaś. To jest? Harnaś. Flanki to jest gierka na picie szybko piwa. Czyli gra się w to na przykład w maju. Na wczoraj się wczuła. Okej. Okay. Kotwica, bo można na przykład na łódkach, jeżeli jest się, zagrać w to. No, nie bardzo, dlatego ale że potrzebujesz Bloody kiedyś, miejsca, żeby kiedyś, nie kiedyś by, jej wiesz puszka. Co? Poczekaj, bo kiedyś były organizowane takie wyjazdy nad jeziora polskie przez jakąś firmę, gdzie zbrali wszystkich youtuberów. No ja wiem. I Bloody na tym był. Był. I dlatego myślę, kotwica jest możliwa tutaj. Piłka, bo piłką musisz rzucać we flanka.
Okay. Ja myślę, że żuk, bo trzeba uważać, żeby nie uderzyć nerwy, bo się denerwujesz. Nerwy mogą być, dlatego że cała akcja się rozgrywa o to, jak najszybciej podniesiesz tą puszkę, więc cała... No, nieźle. Albo skłon. Bo się musi schylić. Tak. Aj, fajnie. Dobra, ja bym zaczął od Harnasia. Ale dużo haseł. O Jezu, bo jak głowa nie wytrzymuje. Ksyla, czemu ghosty, czemu ghosty? Bo ghosty atakują flanki Platiego. O, od flanki atakują jego ghosty. Ghosty. Powiem tak. No ale... To Ksylax masz rację, ale Bladi by tego nie wymyślił. Ksylax, za dużo IQ po prostu, no. Tak. Damy Harnasz od razu. Ja. Można się przyłączyć? Wiesz co, zaraz będziemy tak, na karcy, bo już kończymy codenamesy. Wiesz? Ja chętnie bardzo. Dobrze. Dobra, i teraz pomyślmy. Gra się to najczęściej w maju. Tak mi się wydaje, bo to jest lato. Musimy aż 4 zgadnąć, zatem możliwe, że tego. A piłkę nie chcielibyśmy pierwszej, bo to się gra piłką, czy się nie gra tą piłką? Gra no się, czy nie? Nie wiem, no możesz czymkolwiek, możesz nawet z inną puszką, ale to chodzi o to, że musisz skłon? Po prostu czymś A myślisz, walnąć. Że skłon? Nawcia, a myślisz, że skłon na pewno? No nie wiem. No pewnie ta, nie wiem, pewnie tak skłon. Dobra, daję skłon. Dobra. Dobra jest. Ja teraz maj, ja teraz bym do maj. Ja nie, teraz nie, bym nie, do maj. Poczekaj. Nie. Znaczy ja nic nie klikam, to wszystko daleko. Ty klikasz. To może być za daleko. Może być piłka. Boję się tego maja. Ja bym bardziej obstawiał w maja, bo się zaczyna, ja bym dała piłkę. Jest maj, ja prawie piłkę. Wakacje, robi się ciepło. Majówka, majówka. Oczywiste. To na końcu. W sumie maj, no majówka. Dobra, go piłka. A ta kotwica? Halo. O, halo. Zawody, to wszystko, już kończymy tutaj. To co robicie? Już myślałem. Kończymy Codenames i idziemy na Mario. Go Maj. Dajesz nawcie. To ty to zrób. Dobra. Kurde. Jednak nie Maj. Ludzi. Trzeba uważać. Zostały. Paska robisz szóstkę. No, musisz paska szóstkę zrobić, bo inaczej dupa. Wykarowałeś nas. Albo piątkę i lucky guess. No. Kurczę, ale ten maj to był tak. Nie, no czekajcie, no mamy tak. Mamy żuka z poprzedniej, wiadomo. Albo ucho. Więc, co? Albo ucho. Nie, ale no bardziej. Albo ucho. No. Hmm. Ewentualnie o, monitor, kurde. Bo no wiesz, na monitorze możesz oglądać. A to na monitorze wszystko można oglądać. No, monitor wiem, można aż... naprawiać nawet. No, można. Tak ja się akurat składa, że mamy eksperta tutaj na kanale. Który jest wyciszony. Aha, ale on jest cichym ekspertem. Mhm. A po prostu wie, ale nie powie. Dajcie mi chwilę, bo to jest ciężkie strasznie. Dobrze, szpotka. Jak ciężkie, to kotwica, bo kotwica jest całkiem ciężka. Jest. Dokładnie tak. Musi być ciężka. A na przykład... Nie wiem, ucho nie jest ciężkie. Dobra, więc zrobimy cięcie i poczekamy, aż wpadka wymyśli hasło. To jest strasznie wolna runda, więc wolę jednak zatrzymać i po prostu wznowię, jak już hasło będzie. Dubidu, where are you? Ghosty, okay. Były tam duchy. Tak, duchy. Nerwy też były jakby przez to... Ja oglądałem ten film, to było na jakiejś takiej wyspie i tam były rollercoastery. Dobra, on tam szpiegów łapali na przykład. Nie wiem, Anna a który to był, który filmie, to gdzie był była film? Szpiegiem chyba. A może. Ghost, nie, Żyrandol może na... Tak, w tym filmie Żyrandol spadł na dwóch ludzi, który, i zatrapował. Który to jest film? Który to jest film? Bo... To jest ten fabularny. Ten, ten za, zombie za, czy to, inny? Aktorzy byli za postacie. A, dobra, a dobra, to fabularne. Leci żuk, dobra. Bo to leci do muchy, nie? Mhm. Mamy ghosty, co mamy Żyrandol? Szpieg, według mnie, szpieg. Żyrandol? Dobrze, zostały dwa. Scooby-Doo film, tak. Okej. Okay. Od Scooby-Doo jeszcze dwa. Nie, dobra, dwa. Scooby-Doo, oni zawsze się boją. Tak, nerwy, bo kudłaty się boi. Kudłaty się ale boi. Ale no właśnie... O, nie. Rip. Przepraszam. Ale z Żyrandolem był dobry play, nie? To było super wpadka. Żyrandol był dobry. Pamiętam ten film, oglądałem go jako dzieciak 20 razy. Nie no, wpadka spokojnie, tak było ciężko, było na 6 trzeba było wymyślić, to było praktycznie niemożliwe. Kłębiaste. Niebo. Chmury na niebie. Chmury i co jeszcze? Lama? Lama. No!
Czekajcie, czekajcie. No, niebo. Chyba tak. To. Oho. Ja tu najbardziej jestem ciekaw, co było do Scooby-Doo. Mhm. Kłębiaste. A nie sokół też mógłby chyba być do tego. Monitor był do Scooby-Doo. Uwierz mi, sokół nie jest kłębiaste. O, wiesz co mogło być jeszcze do Scooby-Doo? Nie mów, nie mów, nie mów, bo to znaczy, że oni mają więcej potencjału. Potem... Dobra, Xylax, finish them. Finish him. Finish him. Yeah! Monitor. Byliśmy blisko do kotka. Wytłumacz, Patka. No. Ja specjalnie podkreśliłam to, że film, że oglądasz bo na monitorze. Na monitorze go. Ale lama to te były jakby ładne te hasło z tymi flankami, co nie? No. Nawcia rozwaliła. Nawcia ogarnęła. A Rogar dlaczego był? Ja się właśnie bałem, że nikt nie skojarzy tej gry i będzie problem. U mnie się to gier tych nazywa. Rogar był dlatego, że w sensie no już nie miałam, żeby to pasowało coś lepiej, a mówię, może kudłaty, rogaty wam się pomyli, nie wiem, nie wiem. No liczyłam na to, że jakoś to wpadniecie, no bo trudno mi było dać na 6. Mogłaś dać na 5, to byśmy jedno wiedzieli, że jest takie niezwiązane z filmem. No ale i tak w nerwy. Nie, i tak super hasło. No było, dobrze, fajna, no. A czy i tak było praktycznie niemożliwe wymyślić dobrze na 6. Znaczy na 5 trzeba było w teorii, nie? Bo wypowiedzieliście, że żuk. No ale Graf od razu powiedział o tym, że coś tam, no... O żyrandolu. Jakby daje... Spadł, nie, w kreskówkach zawsze spadał żyrandol na brzuch. Ale jeżeli chodzi o muchę, no to specjalnie dałam aktorkę, która nie jest za bardzo popularna, ale ma nazwisko kojarzące się z czymś, a wy w ogóle w to nie poszliście. Ja mówiłem o tym, ale potem jak ktoś powiedział, to myślałem, że tak powiedziałem coś bardzo pogo albo coś takiego nieodpowiedniego. A moje pierwsze skojarzenie z muchą jest gówno. A nie, chodzi o to, że robak, mucha. Nie, ja się zaśmiałem ja po prostu, tak, bo to śmieszne. Mi też ucho się kojarzyło, mucha, ucha. No, ucho myślę, że bardziej nawet pasowało. Dobra, no nic, dobra. GG. Marek Karcy, GG. Dzięki. Dzięki wszystkim. Kocham, pozdrawiam. Cześć.